Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś zrecenzujemy dla Was korki Adidas Kaiser 5 Liga. Zapraszamy do oglądania. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to z pewnością klasyczny wygląd butów. Co do niego, nie będę się długo rozwodził. Wyróżniają się charakterystyczne trzy paski Adidasa oraz logo Adidasa na pięcie. Do całości kontrastuje biała podeszwa. Dla mnie fajnym dodatkiem jest język przykrywający sznurowadła. Podeszwa posiada 12 okrągłych kołków. Ich rozmieszczenie jest zwykłe. Przyczepność jest dobra na naturalnej i sztucznej nawierzchni. Buty są wykonane z naturalnej skóry. Za przemawia przede wszystkim wygoda i komfort. Po kilku godzinach gry buty delikatnie się rozciągnęły i dopasowały bardzo dobrze do kształtu mojej stopy. Warto kupić bardziej dopasowany rozmiar z tego powodu. Kupiłem je o pół centymetra mniejsze niż miałem poprzednie buty. Na samym początku były troszkę sztywne. Dobrym rozwiązaniem jest wkładka wewnątrz ze skóry syntetycznej umieszczona na pięcie. System sznurowania jest klasyczny. W przyszłości może wymienię sznurowadła, gdyż są za długie i średniej jakości. Poza tym rzecz jasna, korki są solidnie wykonane. Buty są dość masywne, co da się odczuć podczas gry. Ich waga to 345 gram, co jest dość sporym wynikiem. Mi to jednak mocno nie przeszkadza. Wiadomo, jest to kwestia indywidualna. Czucie piłki jest zadowalające, ale mogłoby być ciut lepsze. Dobrze wykonują się w nich rzuty wolne. Podczas gry w deszczu płoną trochę wody. Podsumowując, gra w tych butach sprawia dużo frajdy, podoba mi się ich prostota. To byłoby na tyle, zachęcamy do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji.